Hej, 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 z tej strony Timmy, a oto niesamowita historia o tym, jakby gra Poppy Playtime miała być plagiatem innej małej gry. Użytkownik Twittera o nazwie Coaster pokazał kilka dowodów na temat Poppy Playtime i rzekomego plagiatu swojej gry o nazwie Venge. Jak wspomina na swoim koncie: będę bronił Venge z całych sił. Ta sytuacja jest frustrująca, ponieważ zdarzało się to już wcześniej w środowisku animatorów, a teraz dzieje się to z Venge. Nie pozwolę na to. Nie zależy mi na pieniądzach, sławie czy czymkolwiek innym, po prostu jestem tym zmęczony. Autor gry Venge wydaje się być zdeterminowany, by pokazać swoje racje. I na swoim koncie pokazał parę mocnych rzeczy, które jego zdaniem zostały ukradzione do Poppy Playtime. Na początek Coaster atakuje pomysł na fabułę. Pomysł eksploracji opuszczonego budynku nie jest wyjątkowy. W mojej grze ogromna firma rozrywkowa Rotnik znajduje się na szczycie branży rozrywkowej, gdy pewnego dnia cały budynek i wszyscy znajdujący się w nim ludzie w tajemniczy sposób rozpływają się w powietrzu. Nie brzmi wam to jakoś znajomo? To brzmi troszeczkę jak fabuła, do której jesteśmy wprowadzeni w pierwszym chapterze Poppy Playtime. Dla obrony autora dodam, że wpisy o jego grze Venge pochodzą długo przed premierą Poppy Playtime, a sama gra wyszła na Steamie pod koniec lipca 2020 roku, czyli na rok przed Poppy Playtime. Założenie Poppy Playtime jest niesamowicie podobne do mojej gry. Moja gra wyszła w 2020 roku, a prace nad nią trwały od 2017. Ten pomysł sprawia, że Venge jest wyjątkowe. Poniżej znajdują się oba opisy. Są niemal identyczne. Ich opis wygląda jak przepisana na szybko praca domowa. No moim zdaniem bez przesady. Założenie gier jest podobne, ale opis na Steamie jest zależny od tego, co znajdujemy w samej grze. Coaster czepia się tutaj nieco za mocno, bo gdyby zrobili kopiuj-wklejkę całego tekstu, to byłoby o czym rozmawiać, a tak to zdecydowanie ten opis był pisany od zera. No ale gdyby to miały być tylko takie pierdoły, to nie robiłbym tego materiału. Teraz czas na prawdziwą bombę, jaką umieścił Coaster na swoim Twitterze. Gdyby Poppy Playtime zostało stworzone przez przypadkową osobę, to wyglądałoby to nieco inaczej. Twórcami gry są Enchanted Mob i Zamination. W przeszłości nękali mnie oni w społeczności animatorów i próbowali mnie zniszczyć. Możesz o tym poczytać tutaj. I tak, moi drodzy, mamy cały piękny dokument dowodów. Oryginał macie w opisie, jeśli sami chcecie sobie go przeczytać, a ja poza przetłumaczeniem skróciłem go, bo szczerze w oryginale, krótko mówiąc, autor się często powtarza, dużo użala się nad sobą, plus są tam rzeczy nie dotyczące całej tej sprawy. Skupimy się tutaj tylko i wyłącznie na wątku Coastera i twórcy Poppy Playtime Enchanted Moba, no i jego menadżera. Dokument "Czemu jestem taki, jaki jestem?" od Coastera. Nigdy nie udowodniłem swojej racji, ale jestem wreszcie gotów powiedzieć, dlaczego jestem taki, jaki jestem. Sposób, w jaki Enchanted Mob i jego menadżer mnie traktowali, był tragiczny. Kiedyś byłem ich wielkim fanem. Lubiłem ich animacje i sam chciałem tworzyć podobne. Tworzyłem animacje bardzo podobne do stylu Enchanted Moba. Pamiętam, jak się przestraszyłem, kiedy dowiedziałem się, że oni o mnie wiedzą. Nazwano mnie kopią i zmuszono do zmiany stylu. Doboru piosenek, no i wielu innych rzeczy. Dużo kopiowałem z ich stylu, to prawda. Oczywiście nigdy nie celowo. Starałem się być taki jak oni. Wzorowałem się na nich, nie miałem złych intencji. Byłem młody i nie rozumiałem pewnych rzeczy. Wszystko zaczęło się od mojej transmisji na żywo, kiedy dostałem wiadomość od menadżera Enchanted Moba, Zamination. Zapytał o kilka rzeczy i poprosił, żebym dołączył do rozmowy z nimi, Enchanted Mobem, żeby mogli omówić ze mną propozycję biznesową. To było niesamowite uczucie, ale teraz wiem, że w tym momencie już mnie mieli gdzieś. W tym czasie prowadziłem transmisję na żywo z przyjacielem i moimi widzami. Pisał, że są gotowi do rozmowy tak za 20-15 minut. Prowadziłem streama, oni napisali, bym go po prostu zakończył. Zam pisał, że sprawa biznesowa jest ważniejsza niż mój stream. Byłem zbyt młody, by zdawać sobie z tego sprawę, ale to spotkanie jest ważniejsze niż twój stream i godzinne transmisje są zazwyczaj wystarczająco długie? To brzmiało tragicznie. Dołączyłem do rozmowy głosowej. Podczas rozmowy powiedziano mi, że powinienem dołączyć do 3A Display, czyli ekipy tworzącej animacje Minecraftowo-FNAFowe o wiele większym zasięgu niż mój kanał. Nie mam na to żadnego dowodu, ale to była rozmowa głosowa.
No i nie pomyślałem, żeby ją nagrać. Byłem naiwny i wysłałem im swoje zarobki, gdy o nie prosili. Wykorzystali moje informacje o dochodzie i powiedzieli mi, że zarabiam za mało pieniędzy i że powinienem wstąpić do 3A Display, żeby zarabiać więcej i osiągnąć sukces. Nie zarabiałem wystarczająco dużo, żeby się z tego utrzymać, właściwie z moich animacji, i rozważyłem tę propozycję. I odmówiłem, gdy przy umowie był zapis o braku wrzucania swoich animacji na YouTube poza kanał 3A Display. Uwielbiałem swój kanał i nie chciałem go porzucać. Po tej rozmowie dziwnym zbiegiem okoliczności mój kanał zaczął upadać. Przez to spróbowałem poprosić ich o ponowne dołączenie, jednak znowu miałem wątpliwości i w sumie nigdy do nich nie dołączyłem. Pamiętam, że byłem w wannie, kiedy mnie dodali do prywatnej grupy. Ot tak, to był chyba piątek. Wyszukałem moją ksywkę w archiwum konwersacji z ciekawości, co o mnie pisali, i znalazłem, że się po prostu ze mnie nabijali. Wszystko się zawaliło, więc opuściłem grupę, wszedłem na swój serwer i powiedziałem, co się stało. Najbardziej żałuję tego, że nie zrobiłem zrzutów ekranu. Oni zaczynali publicznie mówić o mnie źle. Na koniec wprawdzie przeprosili, ale to dowód, że się z tym nie kryli. Menedżer wyjaśnił sprawę w ten sposób. Od czasu naszej rozmowy nie było żadnej takiej sytuacji, o której bym wiedział. Wszyscy byliśmy dla ciebie bardzo mili od tego czasu. Tak sądzę. A wiecie, co jest najlepsze? Wysłałem te zrzuty ekranu przed wysłaniem tego ostatniego. Plotki są coraz gorsze. Takie rzeczy jak ta, że osoba, z którą rozmawiasz, uważa cię za śmiecia, ty jesteś jego fanem, są bardzo niszczące psychicznie. Mój idol i przyjaciele uważają, że powinienem przestać robić animacje. Jak mógłbym nie myśleć o sobie w okropny sposób? Po kolejnej rozmowie na temat plotek, które się pojawiły, skończyło się to tak. Wyjaśniliśmy to sobie, ale dla mnie nic się nie zmieniło. Zam powiedział, że jeśli będę czegoś potrzebować, to mogę mu dać znać. Potem włamano się na mój serwer. Poprosiłem ich o pomoc, ale odmówili. Potem nastąpiła cisza, a następna wiadomość została wysłana 2 lipca. Chodziło o użyte intro w jednym z filmów Enchanted Moba. W teledysku użył mojej piosenki z outro. Nie jestem właścicielem tej piosenki, ale no cóż, była ogólnodostępna. Ale to nie przypadek, że użyli jej tylko raz. Na początku wysłał mi ten filmik. O, to fajnie, że chcą się dzielić takimi rzeczami ze mną przedpremierowo i takie tam. Ale potem zauważyłem, że nigdy wcześniej nie wysyłali mi żadnych swoich teledysków przedpremierowo. To był pierwszy raz, kiedy to zrobili. I tu zaczynają się kłamstwa, na które jestem bezsilny. Moje outro publicznie zostało wydane 14 października 2016 roku. Oni wiedzieli, że to było moje outro i potem nigdy więcej jego nie użyli. Mówiono tutaj o zbiegu okoliczności, ale ja w niego nie wierzę. Słyszałem od kogoś innego, że zrobili to celowo jako żart, skłamali mi w twarz i zrobili ze mnie wariata. W naszych wiadomościach widać wiele nękania. W naszych wiadomościach widać wiele nękania i niemalże manipulacji mojej osoby. Dla mnie jako 15-latka było to bardzo bolesne. Do dziś żywo pamiętam tę rozmowę i wciąż mnie ona boli. Czas pogadać na temat samego Enchanted Moba. Na kanale Animation Scenes, zajmującym się krytyką i naśmiewaniem się z twórców animacji, została skrytykowana moja twórczość i to bardzo ostro. Z wieloma argumentami po prostu się nie zgadzam. Enchanted Mob to właściciel kanału Animation Scenes. Cóż, od osoby wtajemniczonej dowiedziałem się, że nie znosi mojego filmu. W tym filmie, no muszę przyznać, w filmie, który oceniał, jest tam sporo konstruktywnej krytyki. Doceniam, że mi pomagał. Nie doceniam jednak słownego ataku na moją twórczość. Słowa takie jak nie wierzę ci, czy jak możesz być z tego zadowolony, no nie są na miejscu. Pamiętajcie, że ja dopiero zaczynałem wtedy tworzyć animację, byłem z niej dumny. Wyobraź sobie, że twój idol mówi ci, że nie powinieneś robić się z siebie... Wyobraź sobie, że twój idol mówi ci, że nie powinieneś być z siebie dumny, bo nie jesteś tak dobry jak on. Następnie próbowałem użyć pewnych środków prawnych, aby się bronić, próbując walczyć z użyciem mojej animacji, ale nie udało mi się. Jest to dozwolony użytek i nic nie mogę zrobić. Jednak nękanie i zastraszanie, którego doświadczyłem, nie jest w porządku. I wiecie co?
Oni zebrali się i narysowali kilka poniżających rysunków przedstawiających mnie. Bez mojej zgody. Jeśli dobrze pamiętam, wysłali je na mój publiczny serwer. Na tym rzucie ekranu widać, że nie odpisywał mi przez 2 miesiące. Odpisał mi tylko raz, gdy mu pogratulowałem 1 000 000 subów. Oczywiście nie uważam, że jest on jakimś złym człowiekiem. Każdemu się to czasem zdarza. Może był zbyt zajęty, żeby mi odpisać. Możecie zapytać, dlaczego nie poruszam tego tematu z nim na osobności. No, próbowałem, a oto przykład. Zobacz, jak odwraca rozmowę od tego, co pierwotnie pytałem. W tym momencie się już poddałem. Do dziś nie przyznał się on do nienawiści, jaką mnie darzył. Ludzie na moim serwerze też mi nie pomogli. Moderacja na moim serwerze także miała ten problem gdzieś. To był mój problem i oni nic z tym nie zrobią. Przynajmniej tak mi mówili. I tu kończy się ten dokument. Tak, twórca Poppy Playtime nie traktował zbyt przyjaźnie naszego bohatera tego filmu, czyli Costera. Można powiedzieć, że ich relacje to jedna wielka fala zżynania z siebie pomysłów na filmy, jednak zaczęta bezpośrednio przez Costera w młodym wieku. Moim zdaniem jest nieco winny całej tej sytuacji i nastawienia innych, większych twórców do niego samego. Jest jeszcze jeden post i ukazuje nam dowód, że pewne pomysły z jego gry zostały ukradzione. Jak sam pisze, historia to nie wszystko. Ponadto wiele z postaci z Poppy przypomina moje własne, jak widać poniżej. Mob i Zam to potężni twórcy na YouTubie z ogromną widownią i szerokim zasięgiem. Pracuje dla nich wiele zespołów, a ja mam tylko siebie. No cóż, w mojej prywatnej ocenie, ta kobieca postać z uśmiechem i kształt głowy są mega podobne do Hagiego Wagiego. Jakby się uprzeć, to Hagi to tak połączenie tych dwóch postaci z gry Venge, ale to jakby naprawdę mocno się uprzeć. Czy Poppy Playtime to plagiat gry Venge? No cóż, mógł być inspirowany grą Venge, nie ukrywam. Jednak inspiracja to nie jest plagiat, te gry są różne. W Poppy Playtime nie latają stwory wyciągnięte z gry Venge, a historia, no Venge nie jest odkrywcza, tak samo jak w Poppy. Przynajmniej do momentu, gdzie jej nie rozwiną, na przykład w chapterze drugim. Nawet ja, szukający ciekawostek o historii Playtime Co. czy różnych innych aspektów w tej grze, zamknąłem temat całego chapteru pierwszego w 3-10-minutowych filmach, a to mało. Twórca gry Venge podchodzi do całej sprawy mega emocjonalnie i stawia siebie jako mega pokrzywdzoną ofiarę, bo twórcy Poppy Playtime kiedyś go wyśmiewali. Dlatego napisał te wszystkie dowody. Tylko problem jest taki, że on sam zaczął zżynać z twórcy Poppy Playtime, gdy był młodym twórcą. To się na nim odbiło teraz. Moim zdaniem kopiował z Enchanted Moba o wiele bardziej. Nawet jeśli chciał się uczyć tworzyć animacje, to nie musiał swojej nauki umieszczać w internecie i na niej zarabiać. Oto się na pewno najmocniej wkurzyli na niego i chcieli go, nie wiem, ukarać? Być może? Mieli motyw, żeby go nie lubić, bo kto lubi osoby, które plagiatują twoją twórczość i jeszcze na tym zarabiają? No właśnie, to tak jakby ktoś zrobił film do internetu, a za jakiś czas zobaczył, że inny kanał ma za parę dni taki sam film z podobną miniaturką i treścią. Można wywalić miliony dowodów na ten temat, albo podejść dojrzale i po prostu dalej robić swoje i dalej się rozwijać. A czemu Coster z tym wyleciał publicznie? Słuchajcie, normalnie nie usłyszałbym o jego grze Venge. I o to w tym właśnie chodziło. Choć autor postów może sobie zaprzeczać. W razie czego Venge kosztuje 7 zeta na Steamie, jest o godzinę dłuższy niż chapter pierwszy Poppy Playtime i również ma tylko jeden chapter i produkcja drugiego trwa i będzie dostępny jako oddzielne DLC. Ups.